Siemano, dzisiaj Dokkan Event The Evil Emperor of the Universe, czyli Dokkan z Full Power Prison, Full Power Final Battle. I tutaj sobie już wam pokażę, co tutaj wybrałem za team. Team jest Full AG, no nie do końca Full AG, ale tak, wybrałem AGL 3, no właściwie 4 jednostki, te tak for fun. Tutaj jeszcze Sealera, tak, no damage. To o tej Ester zaraz wspomnę. Damage, listam, że jakiś damage, jakiś heal w razie co. Sealer, tu jest właśnie SRK, czyli no RK zdokonowana na SR, która sealuje. No i Dokkan Vegito jako friend. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj heala, jeden, Ushera drugiego, który na tym będzie jest dobry, zaraz wspomnę dlaczego. Baba, która też jest na tym będzie dobra. I wspomnę dlaczego. I nie wiem, co robi ten koleżka tu AG. Nie mam pojęcia, czemu ja to chciałem zabrać. To jest beznadziejny support item. Nie zmienię go tutaj, chyba nie. To też jest event, który robiłem bardzo dawno. I w sumie to po prostu opiszę teraz, co tam się tutaj działo. Tutaj macie, jak widzicie, mapa nie jest zbytnio długa, nie jest skomplikowana. Ja tutaj poszedłem po itemki, czyli tym wolnym, a jakbym w prawo, to bym poszedł po ki. I o co tutaj chodzi? A więc tak, ogólnie struktura jest taka, że jak gramy ten Evil Emperor, to na tym stage'u level 1 na poziomie Z-Hard możemy dropnąć Int Freezer, to jest taki tip. No ale to nie o tym jest filmik, więc tak. Full Power Final Battle, czyli ten etap teraz, za 40 staminy. Dropimy na nim Awakening Medale do Full Power Freezy, do tego Freezy z levela pierwszego i do Androidsów. Czyli wiemy, co dropimy teraz. Co robi ten event i jak to, o co tu chodzi? Czemu w ogóle też wybrałem jakąś dziwną Ester kartę detektywu? A więc już tłumaczę. Walka składa się z trzech etapów. Pierwszy no to jest tech, potem mamy AG, potem mamy physical. Full power freeze physical. I tak. Od drugiego etapu, czyli drugi, trzeci etap, freeze ma taką zdolność, że blokuje nasze postacie. Nie możemy nimi przemieszczać, no zmieniać ich miejsc. Czyli nieraz nam może powstać linkowanie. Żeby to wyłączyć, możemy użyć support itemu takiego jak healowanie, tego Senzu Beam, Dendiego, który też healuje i usuwa wszystkie efekty. No też jest taki support item wyglądający jak drzewko, czy krzatek, czy jakaś roślinka, która usuwa też efekty i wtedy możemy, ale i tak nie polecam tego itemu tu używać, support itemku. Zanim dojdę do głównej rzeczy, która jest na tym evencie i do tego, czemu nadal jest tutaj ten Ester, to jeszcze wspomnę o tym, że no, tego Freeze Psychika ostatniego trzeba zabić z super ataku. No i team tradycyjnie, tak jak właśnie mówię, nie jest zbytnio skomplikowany, najlepiej god liderów. Najlepiej trochę popatrzeć na te typy, czyli troszkę, no można, full Ester jest o tyle problemowy, że niby ten AGL go bije, ale jednak te pierwsze dwa etapy są mało, mają KP i szybko one schodzą. A więc trzeci etap, który zaczynamy i który tutaj będzie miał pewną śmieszną zależność. Jak na taki Dokkan, on już ma prawie, znaczy prawie, ma bardzo dużo pasków HP. I tak, no niestety tutaj widzę, że sealerem nie mogę za bardzo sealelolować, bo nie ma ki. No nie ma ki, bieda straszna. Ale dobra. Wróćmy do opisywania teamu. Freeza sobie będzie odliczał. Odliczał randomowo, tak jakby. Kiedy nas zniszczy? Kiedy wybuchniemy? I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tak będzie takie odliczanie jakby. 4, 3, 2, 1. To jest randomowo. Czasem jest, czasem nie ma. I na koniec tego odliczania Freeza nas zabija na one-shota. Robi super atak, którym nas niszczy. A normalnie nie robi super ataków. Więc to jest taki plus, że jak... Że tutaj dobre są postacie z counteratkami. O, jest trzy. Jest
Widzicie? Olał atak i policzył, tam odliczanie się zrobiło. Jak widzicie, dosyć łatwo jest go pokonać, tym bardziej jak się ma te counter ataki. Ale wam i tak pokażę, co się dzieje, kiedy on doliczy do zera. No nie w tej walce, ale na tym filmiku. I są dwie karty, które mogą przeżyć ten jego super atak. Atak, kiedy on doliczy do zera i zrobi nas one shot, one kill. Teoretycznie. Jeżeli mamy SR Kaioken Goku tego, znaczy SR Goku, którego tutaj pokazałem, lub Naila, który ma w pasywie, że tam od powyżej 80% HP przeżyje KO, to możemy ich tutaj wziąć na ten event, by przeżyli. Jak widzicie, on dosyć szybko odlicza. Tu już jest dwójka, która by doliczył do zera. No i tutaj już niestety zniszczony. Ale zostańcie jeszcze chwilę, zaraz wam pokażę, że on umie zrobić ten super atak. Umie. Już wam tu pokazuję. Mamy inne podejście. I o co tutaj chodzi? Ten super atak też można zrobić tak, że po prostu sealujemy Freezę lub go stunujemy. I tym sposobem on nie zrobi tego super ataku, nie odliczy do zera. Więc to jest dobry, żeby brać właśnie tutaj sealerów lub... Sealerów lub właśnie... kogo? Stunerów. Ale co jak nie mamy ich? Możemy spróbować tak jak ja i mamy... Bo to jest właśnie... To się liczy też, jeżeli mamy marny damage. Jeżeli mamy marny damage, to... takie karty, która właśnie ten Ester Goku, to jest potrzebny, ponieważ on szybko doliczy do tego zera i nas niszczy. A jak mamy duży damage, to się nawet nie musimy tym martwić. Jak to wygląda? Spójrzcie na mój pasek. Mam 137 218 HP. Ja tam go zaatakuję normalnie. Czy to się w ogóle nagrywa dalej? Tak, to się nagrywa dalej. I tutaj Freeza się wkurwił. Tu już Freeza nas one-shotować chce. 137, 217. Czyli co? Czyli został nam jeden HP. Czemu? Ponieważ blokował ten super atak ten Goku, który przeżyje KO. Widzieliście na tym pierwszym, tym, no, pierwszym slocie. Ale, on zrobił ten super atak, a gra się dalej, no, dalej trwa. Tutaj mnie Whis wyhealował, ale gdyby nie Whis, to bym miał 1 HP. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że ten Freeza nam obniża full HP do jednego, a potem może nas auto-ataku zniszczyć. I właśnie dlatego są dobre support itemki. No i tutaj już, żeby się z nim nie bawić, Kaioken Goku na wykończenie Freezy. Ten event nie ma jeszcze trzeciego stage'a, nawet na japońskim serwerze, więc jeżeli potrzebny wam jest to dokonowanie do Ken Freezy, znaczy Full Power Freezy, LR Androidsów lub tego właśnie z pierwszego levela Freezy, to róbcie ten event teraz. Czemu nie? Jak widzieliście, wiecie już, jak on działa, więc śmiało, trzymajcie się. Yo.